Wszędzie ma, wszędzie dookoła. Nie wiem, dał kaszkę. Cześć. Cześć. Tu zostajesz? Tak, tak. Dzień dobry. Komenda stołeczna Policji Posterunkowej Błażejbyczek. Proszę się o to, dobrze? Słyszy mnie pani, czy? Przecież co? Dobrze, przesuniemy się tutaj na bok. Przesuniemy się tutaj na lewo. Dokument tożsamości. Nie mam dokumentu. Zamieszkania, że to nie będzie. Przesuwamy się tutaj, wykonujemy teraz czynności. Zamieszkania, że to nie będzie. Aha. Panie miejsce zamieszkania, że to nie będzie. Warszawa. 01944. Panie Emilio, ale nie odsuwamy się, dobrze? Przesuwamy się tutaj, wykonujemy teraz czynności. Jeszcze raz ten kod pocztowy od pani poproszę. Panie Emilio, informuję panią. Słyszy mnie pani? Słyszę. Informuję panią, że w związku z pełnionym wykroczeniem, to jest artykuł 90 kodeksu wykroczeń. Tamowanie ruchu. 90. Pan przez chwilę mówił 91. Nie, 90 kodeksu wykroczeń. Pani ma to skalowanie ruchu. Zostanie wskazywany wniosek do sądu. Sąd tę sytuację dalej rozpatrzy i oceni w granicach swoich kompetencji. Czy podpisuje pani oświadczenie? Panie Emilio, pouczam panią w artykuł 38 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia o podanie adresu do doręczeń. Jeśli w policji jest w sądzie. To... Jeśli odmówi pani podania tego adresu, to adres do doręczeń zostanie uznany ostatni, a uznany tam dalej, pani adres zameldowania. Dalej. I takie wezwanie wysłane do pani dwa razy uznaje się jako dostarczone. Zrozumiała pani treść pouczenia? Tak. Dobrze, więc jaki jest ten adres do doręczeń? Podpisuje pani oświadczenie z artykułu 38? To znaczy? No, o tym będę się doręczył. Mogę pani odmówić tego podpisania? Nie, nie muszę podpisać, bo macie mój adres. Nie jestem pierwszy raz. Czyli adres do doręczeń to jest Warszawa, 4 ulica jaka? Parola. Parola, ile? Jeden, mieszkanie 10. Jest to kolega? 1 przez 10. Dobrze. Panie Emilio, informuję panią, że ma pani prawo złożyć zażalenie do właściwego miejsca prokuratora na sposób wykonania przeze mnie czynności. Rozumiała pani wszystko, panie Emilio? Tak jest. Nie rozumiem tylko, dlaczego na to się wynosi. Dobranie tak, sądu najwyższego. To jest artykuł 90, tamowanie wód. Tamowanie? Tak, to jest podstawa faktyczna. Tamowanie wodnika. Kobiecie buty spadły, a wy są. Dobrze, panie Emilio, to wszystko z mojej strony. Tutaj tradycyjnie pani babcia Kasia. Zabierz durnio te łapy. Zabierz durnio ode mnie te obrzydliwe. Panowie, jedno miejsce, jedno miejsce. Nie przeszkadzam sobie. Nie, nie chodzę. Co wy robicie? Przecież kobiety rozbieracie na ulicy, no bez psiaty. No bierzemy od razu. Informuję panią, że pani zaczyna na pustawie, to buty tej kobiecie chciałam zanieść. W przypadku nieposporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte prawem przewidzianym na środki przymusu bezpośredniego. Przepraszam. Nie wiem, to słyszę pana. Nie wiem, mam zdolę na pęki. Panowie, chociaż buty tej kobiecie dam, co? Działania mediów, proszę. Daj mi telefon! Proszę, Kasia, właśnie zgodziła na ustałem działania policji. Proszę się odsunąć. Proszę buty zabrać tej pani. Proszę się odsunąć. Człowieku, widzisz buty to? Tej pani. Proszę się odsunąć. Widzisz te buty? To pani włoży te buty, przekażę. Proszę przekazać. Buty,
Tam zostań, to nie jest. 131, 805, ty sprawę słyszałem cię, także działaj tam lepiej. Informacje informacyjne policjanci oczywiście użyli ośkowe w postaci siły fizycznej bezskutkowe celem odwrotowania. Rozumiem, bo ktoś już czy ktoś może pomóc blokadą? Wszystko mamy nagrane. Leżało. Dobra, dzięki. Proszę, media, proszę tej wiedzy. Pan mnie informuje też piąty raz. Dobrze, czyli przyjęła pani to do wiadomości. Tak, przyjęłam. W takim razie zgodnie z artykułem 45 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jest pani zatrzymana i doprowadzona do jednostki policji w celu ustalenia danych personalnych. Pan? Pomóż pani?